kapłan ma obowiązek swoje życie rodzinne poddać pod życie wiary. Tak Pan Jezus czyni. Z mojej rodziny obrazek braterstwa. Przyjechał raz na rok na moje może i też wezwanie brat. Do Polski brat. Odwiedzał tu mamę 3 razy. Żona w tym samym czasie Ostrów Wielkopolski, bo tam ma swoją mamę. Więc on tam mieszka, żeby swoją teściową odwiedzić, ale tutaj swojej żony nie przywiózł. Nie dlatego, że mama by nie chciała widzieć tej kobiety, której, jak ja pamiętam, 90. rok, jak mieli ślub, to tamta kobieta mojemu bratu i swojej córce w błogosławieństwie rodzicielskim mówiła, żebyście, jak tam było, żebyście każdy zrealizował samego siebie, bo nauczycielka historii, więc to tam w głowie te kategorie marksizmu historycznego, a moja matka mówiła, przyjmuję ci jako córkę. I ta się jej odwdzięczała, że przez 2 tygodnie albo po miesiąc, przez miesiąc po ślubie do mojej matki i ojca mówiła, pani, proszę pani Mario, proszę panie Stanisławie. A matka jej mówiła, przyjmuję cię jako córkę. To brat się odwdzięcza dzisiaj tym, że tam do teściowej swojej idzie, ale swojej żony tu nie przywiezie. Nie dlatego, że tu matka jest, tylko że to jest dom katolicki tu. I tu mieszka niedobry ksiądz Michał i niedobra moja siostra Iwona. Odwiedzał matkę, przyjeżdżając z Ostrowa. 2 godziny w jedną stronę, 2 godziny w drugą, 4 godziny. Tutaj był też 4 godziny. W piątek mówiłem, odjeżdżał, bo mu zwróciłem uwagę, chciał o poważnych rzeczach rozmawiać, to weź te okulary stąd i weź tu stąd. To się na mnie poobrażał i poszedł. Bym wiedział, że się obrazi i pójdzie, to bym nie mówił, machnąłbym ręką, ale nie wiedziałem, że mam brata. Nie przypadek medyczny, tylko liberał. Bez wiary katolickiej, a z zadeklarowanym, że chodzi na mszę trydencką, więc fałsz jest. Kłamstwo. Okłamuje się, że wierzy po katolicku. Nie. Świadectwo dobitne. Mieliśmy w sobotę pogrzeb w rodzinie. Nie było go. Ja nie mogłem być. Wiedział z jakich racji. Może być mało. Wiem, że mają być na któryś dzień z powrotem. Wyjechał w piątek. Dowiaduje się, że już nie będzie. Wyjechał bez pożegnania. Z bratem. Rozumiesz, co to jest? Z bratem, z siostrą, z panem. A tu jego matka jest. Tu dożywa swoich lat. Chciał matkę zbałamucić, że zabierze matkę do Anglii. Na 88 lat. Jak jej tutaj niedobrze jest, w katolickim domu. Bo na mszy świętej o 6 jest, powinna o 12 być, to wtedy może nie musi wcześniej wstawać. W ogóle nie musi. A tu katolicki dom. Chce być. To matkę by zabrał tam. A tu był, wyjechał i nie żegna się z bratem. A ma wracać do domu. Jest w zagrożeniu, że go Pan Bóg zacznie karać karami nagłej, niespodziewanej śmierci. Jego, jego bliskich, dzieci, żony. Tak. Albo że będzie pracował i nic z tego nie mamy. Będzie pracował, robił swoją robotę, zrobi robotę, nachara się, ludzie go oszukają, nie dadzą mu wypłaty. Nie dopłacą. Będzie go Pan Bóg tak karał, albo już karze, a on na to nic. I co najważniejsze, nigdy się nie zrealizuje to, co tu jest. Bycie razem, jako bracia, w imię Chrystusa, dla Chrystusa. I co najistotniejsze, nie zrealizuje się, bo się nie może zrealizować. Bo w głębi duszy ja wiem, gdyby tylko chciał, to by mógł. Nie chce. Nie chce. Serce zarażone chorobą. I nawet jakby, że ważne, że nawet jakby chciał, to też nie będzie mógł. Może tylko wtedy, kiedy sięgnie do mocy Bożych i mocy Bożych, które płyną tu, z tego domu, bo tu jego matka jest.
bo tu jego siostra jest, bo tu jego brat kapłan jest, bo tu ktoś z rodziny jest, narodzony do wiary z modlitwy ojca, który modlił się za nawrócenie synów, dwóch przy życiu ma, a tamten był z obcą babą, zostawił trójkę dzieci i żył se jak figofago. A ojciec się pokornie modlił o nawrócenie swoich dzieci. Dwóch synów ma. Jeden się nawrócił. Dziś przy księdzu jest. To obcy mogą, a własny brat nie? Nawrócić się, bo chce. I chce żyć jako pokutnik. I stąd się męstwo bierze. Odwaga. Co ta męstwa? Jak miałem odwagę grzeszyć, to teraz będę miał odwagę cnotliwie żyć. Dopiero, bo tamto było bez łaski, Pan Bóg mnie uchronił, nie dał śmierci, żebym do piekła nie poszedł, a teraz daje łaskę, może nawet długie życie da. Ale życie właściwe.